Partnerem ŚląskNetu podczas dwumeczu Śląsk-Wrocław-Sankt Gallen jest firma Univertrans. To jest Sektor Śląska. Sektor Śląska. Witam serdecznie, nazywam się Krzysiek Banasik, to 130. odcinek podcastu Sektor Śląska, podcastu, który publikujemy tuż przed meczem Śląska-Wrocław z FC Sankt Gallen, tuż przed meczem wyjazdowym w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Dzisiaj ze mną rozmówca wyjątkowy, rozmówca, który na co dzień interesuje się Ligą Szwajcarską, który, jak sam mi powiedział, ogląda wszystkie mecze Ligi Szwajcarskiej, a więc kto jak nie Adam Sankowski, twórca profilu Szwajcarska Piłka, kto nam lepiej o Sankt Gallen nie opowie. Witamy serdecznie, Adam. Cześć. I witamy również Adama Mokrzyckiego, redaktora ŚląskNetu, który będzie również z nami dzisiaj dyskutował. Cześć, Adam. Cześć, cześć. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy. Ja przypomnę, że teraz część z naszych słuchaczy słucha nas na żywo. Jest poniedziałek, godzina 19:47. Na X-ie zawsze na żywo nadajemy. Natomiast na pewno dużo osób słucha nas z odtworzenia. Publikujemy nasze nagranie zawsze na YouTubie, SoundCloudzie i Spotify'u, także Was również pozdrawiamy. Wszyscy, którzy teraz na żywo nas słuchają, zapraszam Was oczywiście do dyskusji razem z nami. Pod naszym pokojem możecie zadawać pytania bądź komentować jakieś nasze wypowiedzi. Te pytania możecie zadawać do nas, możecie oczywiście zadawać je również do Adama Sankowskiego ze Szwajcarskiej Piłki, który na pewno nam dużo ciekawych rzeczy tutaj o Sankt Gallen dzisiaj opowie. Jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, jeżeli ktoś wolałby zadać pytanie właśnie w formie takiej głosowej, to oczywiście też jest taka opcja. Osoby, które teraz są z nami na żywo, wystarczy kliknąć prośbę o mikrofon, ja będę te prośby akceptował i włączał Was do dyskusji, do czego oczywiście gorąco zachęcam. Przypomnę też, że jesteśmy oczywiście już w Szwajcarii, od poniedziałkowego poranka, najpierw wizyta u Tadeusza Pawłowskiego, następnie u Mirosława Pękali, a więc po drodze do Szwajcarii odwiedziliśmy również Austrię, dlatego że no, tak naprawdę pół godziny drogi od Sankt Gallen mieszkają obydwaj byli piłkarze Śląska, a więc zachęcam do śledzenia śląsk.net.com, również na YouTubie będziemy publikować kolejne materiały, a jesteśmy tam dzięki wsparciu firmy transportowej Univertrans. Po raz kolejny ta firma nas wspiera, także chwila dla tej firmy. Dziękujemy za to, że wspierasz nas, Łukasz. To jest dla nas bardzo ważne. Przechodzimy już do rozmowy. Mam problem, jak się do Was zwracać, bo mam dzisiaj dwóch rozmówców, to dwóch Adamów, ale to umówmy się, może, że do Adama Sankowskiego będę się zwracał Adam, a do Adama Mokrzyckiego Adaś, bo nasz, tutaj zdradzę kulisy wewnętrznie, Adam Mokrzycki to jest nasz Adaś. Adaś, czy się zgadzasz na to, żeby tak Cię dzisiaj pieszczotliwie nazywać? Zgadzam się, nie mam problemu najmniejszego. Okej, okay, super. To zacznijmy od Adama w takim razie, który śledzi na co dzień Ligę Szwajcarską. Adam, pierwsze pytanie do Ciebie. Jak Sankt Gallen wylosowało Śląsk-Wrocław, to jakie były gdzieś pierwsze, z jednej strony Twoje przemyślenia, a z drugiej strony jakie były pierwsze komentarze w Szwajcarii, wśród, nie wiem, mediów, kibiców? Moje pierwsze przemyślenia były takie, że to dość niespodziewana para, bo raczej Polacy i Szwajcarzy ze sobą dawno nie grali i zarówno Śląsk, jak i Sankt Gallen to nie są czołowe drużyny swoich krajów. Natomiast jeśli chodzi o głosy ze Szwajcarii, to nawet sobie czytałem forum Sankt Gallen i tam też nie znali w ogóle Śląska, nie wiedzieli, czego się spodziewać. Natomiast kiedy spojrzeli na wyniki z tego sezonu i na to, że odszedł też Esposito, to tak doszli do takiego wniosku, że Śląsk jest lepszy od Tobola, ale słabszy od Sankt Gallen i gdzieś tam są pewni siebie. Nie lekceważą Śląska, ale myślą, że są w stanie tutaj awansować. I też wspominali o kibicach, spodziewałem się
mocnego dopingu. Też taka ciekawostka, że tam widziałem jeden wpis, że jeden kibic Sangan napisał, że najlepszy doping wyjazdowy, jaki był na tym ich stadionie, to był doping Lecha, bo oni tam przecież grali z Grasshopper Zürich. To już chyba 16 lat temu, o ile dobrze pamiętam. Więc tak. Okej, okay, czyli na początku było zaskoczenie, a później jak kibice zaczęli szukać informacji, to zauważyli przewagę St. Gallen nad Śląskiem. Czy ty, kiedy patrzysz na St. Gallen, no i też pewnie jakoś interesujesz się polską piłką, czy ty potwierdzasz jak gdyby te przewidywania kibiców St. Gallen, że Śląsk jest słabszym klubem od St. Gallen? To znaczy, jak było to losowanie, ja też nie śledzę za bardzo polskiej piłki, to uważałem, że ta szansa śląska nie jest wcale taka mała, bo St. Gallen to też nie jest jakaś czołowa drużyna, ja to ich nazywam takim średniakiem z ambicjami, bo oni jednak chcą grać w tych pucharach, chociaż to im się nie zdarza zbyt często. Natomiast jak zobaczyłem ten pierwszy mecz z Rygą na wyjeździe, ta pierwsza połowa to była masakryczna. Tam Śląsk w ogóle miał problem z tym pressingiem Łotyszy, to jak sobie już wyobraziłem, że przyjedzie St. Gallen i oni naprawdę wysoko presują nawet w polu karnym przeciwnika i oni mają wybieganych tych napastników, to już się przeraziłem, więc tutaj jest moja główna obawa. Wydaje mi się, że St. Gallen nie jest poza zasięgiem, ale właśnie wydaje mi się, że Śląsk nie może nie być przygotowany na to, właśnie na taką grę, żeby potrafić wyjść spod tego pressingu. No okej, okay, zanim przejdziemy jeszcze do takiej głębszej analizy St. Gallen, bo o Śląsku to my tutaj wszyscy wiemy oczywiście dużo, pewnie jest też sporo wątków, o których moglibyśmy dzisiaj tutaj podyskutować w kontekście Śląska, bo myślę, że jestem przekonany, że nie wszystko się układa przecież po myśli Śląska na początku tego sezonu, mimo tego awansu z Rygą FC, no to ciągle czujemy, że Śląsk ma jeszcze sporo do wykonania, sporo pracy po prostu, żeby ta drużyna zaczęła lepiej funkcjonować, ale jeżeli mamy eksperta od Ligi Szwajcarskiej, to porozmawiajmy sobie przede wszystkim w tej pierwszej części o St. Gallen. Zanim sportowo głębiej, to najpierw chciałem cię jeszcze o atmosferę, Adam, zapytać. St. Gallen, jakie to jest miasto? Czy to jest miasto sportu, piłki nożnej? Jak to wygląda też kibicowsko? Czy coś wiesz, jaka jest atmosfera? Czy ludzie tam żyją tym klubem, tą piłką? Czego po prostu też kibice z Polski, kibice Śląska mogą się spodziewać tam na miejscu? To znaczy, ja jeszcze nie byłem w St. Gallen, ale właśnie z tego, co słyszę, też śledząc tę piłkę, to wydaje mi się, że tam rzeczywiście żyją tym klubem i są mocno z nim związani. Też warto zaznaczyć, że to jest najstarszy klub w Europie kontynentalnej i tam są mocno związani z tą swoją historią. I też pod względem kibicowskim to naprawdę jest bardzo atrakcyjny klub, bo tam przychodzi średnio z 17-18 tysięcy kibiców na mecz. To jest bardzo dużo, bo oni mają dosyć mały stadion, tylko 20 tysięcy miejsc. No i więcej przychodzi tylko na Young Boys i Basel, czyli już te największe firmy. Okej, okay, a więc może być ciekawa atmosfera, myślę, w środę. Sporo kibiców Śląska się wybiera, tam około 1000 biletów chyba udało się wrocławianom otrzymać, także myślę, że będzie gorąca atmosfera i na stadionie, i też w samym St. Gallen. My tam będziemy jako Śląsknet i będziemy wam to oczywiście pokazywać, część rzeczy od kuchni. A no, przechodząc do sportu w takim razie, to ostatnie pytanie ode mnie w tej części, przekażę głos Adasiowi, ale przechodząc do sportu, Adam, jakbyś miał wymienić takie mocne punkty tego zespołu, mocne jakieś, nie wiem,
z jednej strony może indywidualności, z drugiej strony może jakieś zespołowe aspekty, na które chciałbyś zwrócić uwagę, na co Śląsk musi uważać, bądź na kogo musi uważać i dlaczego? Przede wszystkim muszą uważać na ofensywę. Główna filozofia Sankt Gallen jest taka, żeby grać ofensywnie i pięknie. To ma być piłka dla kibiców, miła dla oka. I rzeczywiście, jak oni się rozkręcą, to naprawdę się to świetnie ogląda. Natomiast jeśli chodzi o nazwiska, tacy moi dwaj ulubieni piłkarze Sankt Gallen to są Wicis, czyli prawoskrzydłowy, i Schmidt, czyli prawoobrońca. Są dwa takie motory napędowe po obu skrzydłach. Wicis ma bardzo dobrą technikę, też potrafi uderzyć z dystansu. Jest prawonożny, więc może schodzić do środka, ale też lewą nogą sobie bardzo dobrze radzi. Natomiast Schmidt do tej pory grał na lewej obronie, mimo że jest prawonożny. Co jest dosyć ciekawe, bo rzadko się zdarza, żeby nie z konieczności, ale z wyboru właśnie grał prawonożny obrońca na lewej obronie. I on też jest bardzo dynamiczny i lubi takie rajdy ofensywne, grę jeden na jednego, i myślę, że na nich trzeba uważać. Chociaż jest więcej nazwisk, na przykład Akolo, który był królem strzelców poprzedniego sezonu. Jest Adzigi, bramkarz, który został wybrany 2 lata temu najlepszym bramkarzem ligi. Jest kreatywny Toma, jest Quintilla, który bardzo dobrze wykonuje stałe fragmenty. To są głównie właśnie zawodnicy ofensywni. To teraz ja tu trochę wejdę z głosem. Mam pytanie dalej w tej kwestii sportowej. Jaką formacją głównie występuje Sankt Gallen, bo wspomniałeś o tych bocznych zawodnikach, prawy obrońca, skrzydłowy, też o napastniku, królu strzelców Akolo. Czy to jest taka formacja 4-3-3, gdzie motorem napędowym, tak jak wspomniałeś, są głównie boczni zawodnicy, którzy grają na bokach boiska, ale czy też napastnicy są bardzo często wykorzystywani, czy oni biorą udział dość intensywny w tym grze, czy to są głównie piłkarze, którzy mają znaleźć się w polu karnym, czy czekać tam na piłki i je po prostu wykańczać? Więc Sankt Gallen gra głównie ustawieniem 4-4-2, aczkolwiek tutaj zazwyczaj tym bardziej cofnięty takim defensywnym pomocnikiem jest Quintilla. Natomiast Toma jest tym ofensywnym, podwieszonym pod napastników, i on się porusza w zasadzie po całej szerokości boiska. No i po obu skrzydłach mamy właśnie zazwyczaj Wicisia i Gürtlera, albo ostatnio też grał Stefanowicz. Natomiast jeśli chodzi o napastników, to oni biorą bardzo duży udział też w grze defensywnej. Oni bardzo agresywnie atakują obrońców przy rozgrywaniu piłki. No nie też często, zwłaszcza Goebbels, schodzi na skrzydło, na jedne czy na drugie, więc oni też się bardzo aktywnie tutaj poruszają po całej szerokości boiska. Okej, to w kontekście tych zawodników, których wymieniłeś, sporo tutaj nazwisk padło. Ja też nie ukrywam, wspomagam się Transfermarktem w tym momencie, jak podajesz te nazwiska. Najbardziej wycenianym piłkarzem FC Sankt Gallen jest Willem Goebbels. Chyba tak się wymawia, to nazwisko ewentualnie mnie popraw. To taki zawodnik, którego część osób może kojarzyć z Football Managera czy z Championship Managera, to był świetnym zawodnikiem. A kiedyś Monaco, to już w Realu, nie w Menadżerze, Monaco zapłaciło za niego 20 milionów euro. To chciałem zapytać o tego zawodnika. Dzisiaj on jest wyceniony na 2,5 miliona euro. W jakiej on jest w formie? Czy Śląsk też jego musi się obawiać? Jak wygląda jego sytuacja? Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo nieprzyjemny napastnik dla obrońców, bo on jest bardzo dynamiczny, a przy tym jest silny fizycznie, więc potrafi się nagle zerwać i pójść jakąś indywidualną akcją. Ale osobiście nie jestem jego wielkim fanem. Wydaje mi się, że to jest jeden z najsłabszych, jeśli nie najsłabszy element tej formacji ofensywnej.
On jest przede wszystkim zbyt nieskuteczny i też czasami mam wrażenie, że on gra trochę po swojemu, niepotrzebnie właśnie się decyduje na jakieś indywidualne akcje. Natomiast się też wpisuje w taką strategię transferową Sandgren, żeby właśnie sprowadzać tych napastników, tych piłkarzy, którym niekoniecznie udaje się wypromować w dobrych, silnych klubach, bo oni często właśnie sprowadzają z League Top 5 takich silnych klubów, ale piłkarzy, którzy mają się problem przebić. Jeszcze ciągnąć ten temat Willama Goebbelsa. Chciałem się dopytać, jak tutaj podchodzono do tego transferu, bo tak jak Krzysiek wspomniał, zawodnik z bardzo dobrą przeszłością, mimo że jest jeszcze bardzo młody, 22 lata, 23 skończy bodajże w sierpniu. Ja też go pamiętam z reprezentacji młodzieżowych we Francji. Bardzo obiecujący talent z Olympique Lyon, ale jak tutaj kibice podchodzili do transferu tego zawodnika. Wiązano z nim takie duże nadzieje, że on może jeszcze się wypromować w lidze szwajcarskiej i wrócić do tej światowej piłki? Wiesz co, już dobrze nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tak, że, no, że mieli wobec niego sporo oczekiwania, że uważali, że to dosyć głośny transfer. No i też przyszedł za darmo, więc jakby ryzyko było niewielkie tak naprawdę. Mamy pierwsze pytanie od naszych słuchaczy. Fryzjer z Brooklynu pyta, stadion może pomieścić niecałe 20 tysięcy widzów. Czy wiesz, Adam, jaka jest taka średnia frekwencja na meczach ligowych? W poprzednim sezonie było to 17 tysięcy z hakiem, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno powyżej 17 tysięcy. Teraz w tym pierwszym meczu z Young Boys było ponad 18 tysięcy. Więc tak to się prezentuje. Myślę, że na środowym meczu będzie komplet, chyba że już te bilety zostały wyprzedane, bo szczerze mówiąc nie widziałem, nie patrzyłem, nie sprawdzałem. Z tego, co słyszałem, dobrze się sprzedają te bilety, natomiast żadnych konkretnych liczb nie widziałem. Też pytanie, czy Śląsk jest atrakcyjnym przeciwnikiem dla Sankt-Gallen. Z tego, co pamiętam, z Toboa nie było pełnego stadionu, tam było chyba z 11 tysięcy kibiców, więc zakładam, że ze Śląskiem będzie więcej. Ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy będzie pełny stadion. Jeszcze kontynuując wątek z frekwencją, przynajmniej według FlashScore'a pokazuje, że na ostatnim meczu w poprzednim sezonie było na stadionie ponad 20 tysięcy, no a ta frekwencja jest nieco mniejsza niż te wspomniane 20 tysięcy. To akurat jest prawda? Był tam nadkomplet? To znaczy normalnie stadion Sankt-Gallen ma ponad 20 tysięcy miejsc. Oni też jakoś z rok temu rozbudowali ten sektor gości, bo wymontowali krzesełka, żeby zwiększyć pojemność o 1000 miejsc. Więc tak, to by się zgadzało. Natomiast w pucharach, z tego co wiem, to jest właśnie mniejsza pojemność. Powiedzieliśmy o takich mocnych stronach tego zespołu, kilka indywidualności, też kwestia taktyki, tego, że grają wysokim pressingiem, że napastnicy już od początku tam napierają, nie pozwalając łatwo rozgrywać piłki przeciwnikowi. A jakie, Adam, twoim zdaniem są słabe strony bądź przeciętne tego zespołu, gdzie ewentualnie możemy, mówię z perspektywy Śląska-Wrocław, upatrywać szansy dla Śląska? Przede wszystkim w defensywie. Sankt-Gallen nie słynie ze swojej defensywy. W poprzednim sezonie z grupy mistrzowskiej to był drugi zespół pod względem największej liczby straconych goli.
I tutaj właściwie tylko Walt jest takim solidnym obrońcą. Natomiast reszta wydaje mi się, że to są najsłabsze ogniwa tej jedenastki. Tutaj wiadomo, mówią o Schmidcie, ale głównie w tym aspekcie ofensywnym. Natomiast właśnie jeśli chodzi o defensywę, to głównie Walt. Tym bardziej, że oni bardzo ofensywnie wychodzą, także bocznymi obrońcami, więc bardzo łatwo ich skontrować. Często tylko dwóch środkowych obrońców zostaje z tyłu. Jeśli jeszcze chodzi o słabe elementy, to na przykład mają czasami problem ze skutecznością. Zazwyczaj właśnie ostatnio było widać, że w trzech meczach strzelali po 4 gole, ale czasami takie na przykład było z Winter, który gdzie mieli sporo tych sytuacji, ale akurat bramkarz przeciwnika zagrał mecz życia. Też w Intertour się umiejętnie broniło i nie byli w stanie nic tam wcisnąć. No i do tego też dołożyło się, że grali właśnie na ich stadionie, a San Gallen u siebie jest sporo mocniejszy. Powiedziałeś, że San Gallen ma problem z defensywą. To nie do końca nas pociesza, dlatego że Śląsk ma problem z ofensywą, także obawiam się, czy Śląsk będzie w stanie akurat ten słabszy element St. Gallen wykorzystać. No aczkolwiek Nauel, myślę, że to jest taki zawodnik, którego St. Gallen musi się bać. I czy Adam w mediach szwajcarskich albo gdzieś w jakichś, nie wiem, rozmówkach, komentarzach, Nauel to jest to nazwisko, które gdzieś tam pojawia się najczęściej? Nie wiem, zauważyłeś coś takiego? Albo nie wiem, może jakieś na inne jakieś aspekty Szwajcarzy zwracają uwagę, aspekty Śląska? Nie widziałem czego takiego. Też przyznaję, że nie za bardzo śledziłem. Właśnie głównie zwraca się uwagę na kibiców i też nawet jak St. Gallen wydało oficjalny komunikat na swojej stronie, właśnie taki przybliżający Śląsk, to zwrócili uwagę głównie na dobrą defensywę Śląska w poprzednim sezonie i że byli bardzo blisko mistrzostwa. Natomiast jeśli chodzi o konkretne nazwiska, to nie za bardzo, poza właśnie Esposito, który odszedł. O nim się sporo mówiło. Tak, no u nas też niestety sporo się mówi o odejściu Erika Exposito. Trudno uciec od tego wątku. On myślę, że będzie wracał jak bumerang. No chyba, że nagle ktoś zacznie, no po prostu wejdzie w jego buty i zastąpi go, jeżeli to jest w ogóle możliwe. Na razie nic na to nie wskazuje, aczkolwiek czekamy na powrót do zdrowia juniora Ejamby. Może to będzie taki zawodnik, który zacznie regularnie strzelać, ale na razie jest niestety kontuzjowany. Wracając właśnie do poprzedniego sezonu, Adam, jaki to był sezon dla St. Gallen, jaką pozycję zajął ten zespół i czy to w St. Gallen ta pozycja była odczytywana pozytywnie, jak ten poprzedni sezon wyglądał? Wydaje mi się, że poprzedni sezon był pozytywny pod tym względem, że zajęli 5. miejsce i się zakwalifikowali właśnie do eliminacji Ligi Konferencji. I to jest, myślę, takie odpowiednie miejsce dla St. Gallen. Rzeczywiście akurat w poprzednim sezonie to tabela się ułożyła według, powiedziałbym, takiego potencjału tych drużyn. St. Gallen bardzo dobrze zaczęło sezon. Oni mieli tam fenomenalną serię 9 domowych meczów wygranych z rzędu. Przy takiej wyrównanej lidze i w dodatku biorąc pod uwagę, że St. Gallen jest tutaj faworytem, no to robi wrażenie. Natomiast poprzedniego trenera Zeidlera takim powracającym problemem było to, że oni zawsze mieli jakiś nagły zjazd formy i tak samo było tym razem. Po przerwie zimowej właśnie mieli serię 12 meczów, z których wygrali tylko jeden i to jeszcze po karnym podyktowanym w ostatniej akcji meczu. I w dodatku to było bodajże z ostatnią drużyną ligi, która spadła. Więc to był ten problem z poprzednim trenerem, natomiast potem się zdołali podnieść. Może im też dobrze posłużyły te 2 tygodnie przerwy między grupą mistrzowską.
I wtedy już zanotowali dobre wyniki, tam chyba zremisowali z Servet, wygrali z Winterthur i dzięki temu właśnie zajęli to dobre piąte miejsce. Natomiast też właśnie ze względu na to, co mówię, że oni często mieli takie kryzysy dłuższe, że mieli problem wygrać mecze. To był taki bardzo nierówny zespół, że najpierw grał świetnie, a potem mieli właśnie problem wygrać nawet ze słabszymi drużynami, więc postanowili, że trzeba zrobić krok naprzód i zmienić trenera i właśnie teraz jest trener Massen na stanowisku. A jak tutaj St. Gallen postrzega powrót do europejskich pucharów po 4 latach? Ostatnim razem występowali w kwalifikacjach do Ligi Europy, kiedy zakończyli sezon na drugim miejscu za plecami Young Boys Brno. Jakie tutaj są nadzieje w mieście, wśród kibiców? Fani celują w awans do fazy ligowej i później powalczenie o coś więcej i chociażby awans do strefy bagażowej, czy nawet już tej pucharowej? Wydaje mi się, że tutaj nie ma takich dużych ambicji. St. Gallen to generalnie jest najsłabsza drużyna z tej wystawionej w tym sezonie przez Szwajcarów. I ten awans z Tobołem był obowiązkiem. Ze Śląskiem też wydaje mi się, że jeśli nie awansują, to będzie drobne rozczarowanie. Natomiast to jest bardziej optymizm i pewność siebie niż jakieś minimalny cel, jaki sobie postawili. Raczej tutaj nikt się nie spodziewał awansu do fazy ligowej, chociaż to losowanie w czwartej rundzie nie jest takie najgorsze i myślę, że tam byliby w stanie powalczyć, ale to właśnie tak jak mówię, to raczej się zobaczy i to raczej będzie jak taki bonus, a nie coś, co trzeba koniecznie zrobić. Okej, to za nami kilka meczów już tego obecnego sezonu i jak ty tutaj St. Gallen sobie radzi? Jakie zmiany ewentualnie też zaszły w tej drużynie w porównaniu z poprzednim, no tak jak powiedziałeś, dobrym sezonem, zmieniono trenera. Jakie jeszcze zmiany zaszły w tej ekipie i jak im idzie w tym sezonie? Jeśli chodzi o nazwiska, to tutaj dużych zmian nie było. W ogóle niewiele transferów w tym oknie. Z ważniejszych piłkarzy odszedł tylko Zanotti, prawo obrońca, który wrócił z wypożyczenia do Interu Mediolan. Od razu go wykupiło Lugano za 2,5 miliona euro i to był transfer nieosiągalny dla St. Gallen. I dlatego też Schmidt właśnie przeszedł z lewej obrony na prawo. Na lewą przeszedł Okorodzi. Natomiast ta jedenastka generalnie to jest taka sama jak w poprzednim sezonie. Tutaj trener za bardzo nie miesza. Czy były jeszcze jakieś zmiany? Wydaje mi się, że większych zmian nie ma. Raczej zespół gra to samo. Co jeszcze mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że początek jest dobry. Ten pierwszy mecz z Winterthur, wiadomo, porażka to było drobne rozczarowanie, natomiast Winterthur jest u siebie bardzo mocne. Tam nie jest łatwo wygrać, nie potrafią się bronić. Natomiast kolejne mecze to są 3 razy strzelone po 4 gole. I też ten spokojna wygrana na wyjeździe z Tobołem, gdzie wyszli rezerwami, a mimo to udało mi się zdobyć tego gola więcej. Więc myślę, że póki co jest ten sezon pozytywny. No właśnie, jeżeli chodzi o te ostatnie mecze St. Gallen, 4 zwycięstwa i w każdym tym meczu St. Gallen strzelał 4 gole, także ta ofensywa jest naprawdę imponująca. Zobaczymy, jak przeciwko takiej ofensywie zaprezentuje się drużyna śląska w środę o 20:30. Marcin poprosił o głos. Marcin, masz przydzielony mikrofon. Jeśli chciałbyś włączyć się do naszej dyskusji, to prosimy.
Dzięki, Krzysiek. Może co do uzupełnienia informacji o frekwencji, jako że kupowałem bilety na sektory gospodarzy, widzę na podglądzie, że praktycznie możemy się spodziewać kompletu na środowy mecz. Zostało praktycznie kilkadziesiąt biletów, może jutro jeszcze zwalniają bilety karnetowicze, więc stadion na pewno będzie wypełniony. I w niedzielę, wracając z Berna z meczu z FC Zürich, spotkałem też kibiców FC St. Gallen wracających z Lozanny. Pytałem, jak wyglądają nastroje przed meczem i ogólnie w porównaniu z meczem z Tobołem jest to ciśnienie na pewno większe i na pewno zainteresowanie tym spotkaniem jest o wiele większe niż tym pierwszym spotkaniem z Tobołem, więc na pewno atmosfera będzie bardzo dobra i kibice wypełnią stadion po brzegi. I pozdrawiam serdecznie Adama. Dzięki serdecznie, Marcin, za te insajderskie informacje, można powiedzieć, za te ciekawostki. Jeśli mogę, to dopytam Cię jeszcze, bo jak rozumiem, też jako kibic uczestniczysz w różnych meczach, tak, w Szwajcarii, bo z tego co widzę, to chyba mieszkasz w Zürichu, przynajmniej tak wynika z Twojego profilu na Twitterze. To czego kibice Śląska mogą się spodziewać tam na miejscu w St. Gallen, bo ja tam różne już informacje usłyszałem, że raczej trzeba będzie być uważnym, że tak powiem, tam na miejscu. Wiesz co, wydaje mi się, że w Szwajcarii klimat kibicowski jest w miarę spokojny. Z takich sytuacji na pewno kibice St. Gallen należą do tych bardziej żywiołowych, natomiast jeśli chodzi o takie neutralne trybuny, czy główne trybuny, na przykład teraz kibice Young Boys nie przepadają za kibicami FC Zürich, natomiast na meczu w Bernie, na głównej trybunie normalnie można spotkać kibiców w koszulkach FCZ, którzy siedzą na sektorach gospodarzy, pojedyncze osoby, rodziny. Tak samo jest w St. Gallen. Moim zdaniem w centrum można normalnie się poruszać w koszulkach Śląska. Oczywiście nie radziłbym się zapuszczać gdzieś w jakieś odleglejsze strefy miasta. Natomiast klimat kibicowski jest raczej taki bardzo zachodni i nie spodziewam się tutaj jakichś większych problemów. Sam idę w koszulce Śląska, jadę z Zürichu w koszulce Śląska. Nie ma się naprawdę czego obawiać. Chociaż widziałem też różne sytuacje. Pamiętam mecz w Lucernie, kiedy na sektorze gości, kiedy St. Gallen było w Lucernie, dochodziło do ciekawych scen. Paliły się szaliki, paliły się kominiarki, a po meczu na ulicach doszło też do zamieszek, więc no, bywa różnie. Natomiast dla neutralnego kibica, czy dla osób, które, dla sympatyków piłki, bym powiedział, którzy nie są zainteresowani mocnym, fanatycznym klimatem, że tak powiem, pójście w koszulce przeciwnej drużyny na mecz na stadion gospodarza nie ma żadnego problemu. To wracając do sportu, Marcin, jeśli jeszcze zostajesz z nami chwilę i chciałbyś też powiedzieć swoją perspektywę może odnośnie tych umiejętności sportowych St. Gallen. Nie wiem, czy ty potwierdzasz to, o czym mówił Adam wcześniej, czy chciałbyś coś jeszcze podkreślić, dodać? Nie wiem, może jesteś w stanie porównać jakoś drużynę St. Gallen do Śląska, jeżeli no, poruszasz się w koszulce Śląska, jak mówisz, to rozumiem, że jesteś kibicem WKS-u. Tak jest, jestem kibicem. Od dziecka praktycznie życie zawodowe sprowadziło mnie do Szwajcarii, natomiast ze Śląskiem jestem praktycznie związany całe życie i bardzo się cieszę, że doszło w końcu do takiego pojedynku, że polska drużyna przyjeżdża do Szwajcarii, bo na to liczyłem, a że to jest Śląsk, to jest w ogóle bardzo fajna sprawa. Jeśli chodzi o sportowy aspekt, myślę, że Adam bardzo dobrze to podsumował. Wydaje mi się, że kluczowym aspektem będzie na pewno defensywa Śląska. Myślę, że jak będziemy dobrze bronić i wyjdziemy solidnie w defensywie i nie pozwolimy się St. Gallen rozkręcić i będziemy szukać po prostu swoich szans gdzieś z przodu, to jesteśmy w stanie wywieźć 0-0, może jakiś korzystny wynik 1-1, 1-0, ale naprawdę trzeba się skupić na defensywie. Mi się wydaje, że porównując Ligę Szwajcarską do Polski, też z tego, te spotkania, które tutaj oglądam, czy to na żywo, czy też w telewizji, wydaje mi się, że Liga Szwajcarska jest ligą szybszą, nastawioną, tak jak Adam wspominał, na atak. Jest bardzo mało zespołów, które
starają się tylko bronić. Tutaj raczej funkcjonuje to w ten sposób, że drużyny wychodzą wysokim pressingiem, próbują szybko odebrać piłkę i szybko się przełączać na atak. Tracą jedną, dwie bramki, starają się strzelić dwie, trzy przeciwnikowi, więc to bardzo szybko się przełącza i ta gra jest szybsza, techniczna. I tutaj obawiam się, że to może Śląskowi sprawiać duże problemy, jak faktycznie St. Gallen nabierze wiatr w żagle i zacznie się taka szybka gra, że trochę będzie się Śląsk może gubił w tym wszystkim, więc naprawdę trzeba być zdyscyplinowanym z tyłu i zacząć dobrze bronić, przetrwać pierwsze 15-20 minut i zacząć wtedy szukać swoich szans. No właśnie, jak patrzę na tę liczbę strzelonych goli przez St. Gallen w tych ostatnich czterech meczach, tak jak przypomnę, cztery mecze, w każdym tym spotkaniu cztery gole strzelone i chyba na potwierdzenie, Marcin, tej informacji od ciebie, że Liga Szwajcarska nastawiona jest na ofensywę, no to ostatni wynik St. Gallen to 4-3 wygrana w Lozannie, a więc oba zespoły chyba faktycznie były nastawione na ofensywę. Dzięki serdecznie, Adam, za twój głos. Super, że dołączyłeś do naszej dyskusji. Kibic Śląska mieszkający w Szwajcarii przed dwumeczem z St. Gallen to zawsze super rzecz. Adam, wracamy do dyskusji z tobą jeszcze na chwilę. Wspomniałeś o tym, że raczej z optymizmem przyjęto i losowanie czwartej rundy i też ten fakt, że Śląsk będzie rywalem St. Gallen, ale czy jakikolwiek inny wynik niż zwycięstwo St. Gallen w tym pierwszym spotkaniu będzie dużym zawodem w Szwajcarii? Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że grają siebie trochę tak, myślę, że jednak u siebie powinni tutaj powalczyć o wygraną na wyjeździe. Myślę, że mogą już zagrać spokojniej. Myślę, że na wyjeździe Śląsk będzie miał dużo większe szanse. Natomiast tutaj rzeczywiście też trochę myślę, że ludzie w Szwajcarii nie wiedzą, czego się spodziewać po Śląsku, ale myślę, że tutaj raczej oczekują wygranej. A w przypadku niekorzystnego rezultatu z perspektywy St. Gallen, to jakiego zespołu Szwajcarów można się spodziewać we Wrocławiu, jeśli ten wynik będzie remisowy, bądź nawet na korzyść Śląska, to oni od razu rzucą się do boju, czy jednak będą bardziej zdyscyplinowani, poczekają na swoje szanse, czy jednak, tak jak mówię, rzucą się do boju i będą chcieli od razu przerzucić korzyść dwumeczu na swoją stronę. I też w kontekście tego dwumeczu chciałbym zapytać, czy ewentualna wymiana ciosów dla Śląska Wrocław w tym meczu może się skończyć powodzeniem, czy jednak tutaj wrocławianie są w tym przypadku na straconej pozycji? Wydaje mi się, że St. Gallen będzie chciało tutaj, podobnie jak z Tobołem, jak najbardziej sobie zapewnić pozytywną, jakąś dobrą zajeczkę po tym pierwszym meczu u siebie. Natomiast gdyby przegrali, trochę trudno mi powiedzieć, bo St. Gallen po pierwsze rzadko gra w Europie, a po drugie też mają nowego trenera. Nie wiem, na ile zależy tutaj też na tym awansie, ale wydaje mi się, że na pewno by zagrali ofensywnie i agresywnie niż w przypadku pozytywnego rezultatu. Wydaje mi się, że jak tutaj wygrają jeszcze dosyć wysoko, to bardzo możliwe, że tak jak z Tobołem właśnie wyjdą nawet rezerwami i będą się oszczędzać i będą sobie spokojnie tak klepać piłkę, tak jak właśnie w Kazachstanie. Jakie było to drugie pytanie? Czy ewentualna wymiana ciosów powoduje, że Śląsk Wrocław w takim przypadku byłby na wygranej czy na straconej pozycji? Wydaje mi się, że na straconej, biorąc pod uwagę, że z tego co słyszałem, Śląsk ma problemy właśnie z atakiem, to może być problem. Akurat St. Gallen ma bardzo mocno tą ofensywę. Tutaj praktycznie każdy piłkarz może zdobyć gola, bardzo szybkie skrzydła,
i właśnie Sengen jest przyzwyczajony do szybkiej gry, więc nie wiem, czy to by się dobrze skończyło. W każdym razie, tak czy siak, tutaj Śląsk musi zagrać naprawdę dobry mecz, żeby się postawić Sengen. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie może do Adama ze szwajcarskiej piłki? Ktoś chciałby czegoś się dowiedzieć? Okay. Nie widzę komentarzy, nie widzę pytań, nie widzę próśb o głos, ale zostańcie jeszcze z nami, dlatego że przed nami druga część naszego podcastu, naszej rozmowy. Już za chwilę ją zapowiem, ale najpierw podziękuję bardzo Adamowi Sankowskiemu za to, że był dzisiaj, że był z nami, że podzielił się swoją fachową opinią na temat St. Gallen. Myślę, że dużo więcej wiemy już o tym klubie, wiemy czego się spodziewać. Dzięki serdeczne, Adam, za to, że poświęciłeś nam swój czas. Dziękuję za zaproszenie. Oczywiście, jeśli masz ochotę, zostań z nami, nie wyganiamy cię absolutnie, nikogo z was nie wyganiamy, a przechodzimy do drugiej części, w której głos oddamy naszemu wysłannikowi do St. Gallen, który już od poniedziałku przebywa w Szwajcarii, tak naprawdę czteroosobowa delegacja już Śląsknetu przebywa od poniedziałku w Szwajcarii, Marcin Polański, Krzysztof Rakowicz, Dominik Poprawski, a także nasz rozmówca Paweł Kot. Cześć Paweł, czy się słyszymy? Serwus, słychać mnie? Słychać cię, jest ok. Paweł Kot, nasz fotograf, multiinstrumentalista, człowiek orkiestra, powoli legenda Śląsknetu, ale jeszcze musisz trochę sobie na to zapracować, jeszcze trochę zdjęć musisz zrobić i filmików fajnych nakręcić. A źle Paweł... się czuję jako wysłannik, bo to tak brzmi trochę TVN-owsko, nie? Że tutaj reprezentuję nie wiadomo co, a ja przyjechałem tylko jako Śląsknet, chyba że jesteśmy Śląsknet 24. Jeszcze może, nie wiem, wszystko przed nami, ale oczywiście Paweł, w drugiej części naszej rozmowy poopowiadasz nam trochę jak podróż, czyli to praktycznych rzeczy trochę będzie dla tych, którzy wybierają się do Szwajcarii bądź chcieliby po prostu posłuchać różnych ciekawostek, jak wyglądała podróż, jaką trasą się poruszaliście, na co zwrócić uwagę, jak przygotować się dobrze do tego wyjazdu do Szwajcarii, bo pewnie część z was w środę wybiera się do Szwajcarii bądź wcześniej, albo może nie wiem, w przyszłości będziecie gdzieś tam się poruszać do Szwajcarii, to co warto to wiedzieć przed tym wyjazdem, praktyczny przewodnik od Pawła Kota. To może od początku. Zacznijmy, że trzeba kupić winietki. Winietki na Austrię i winietę na Szwajcarię. Roczna winieta 40 franków na Szwajcarię i nie ma innej opcji. A winietkę możemy kupić jednodniową lub na 10 dni w Austrii. 11 chyba euro kosztuje ta jednodniowa, 8,60, coś na ten styl. To na pewno, Ale można jechać chyba przez, czy trzeba jechać przez Austrię, czy... No nie ma innej drogi. Jezioro Bodeńskie, które graniczy tutaj i ze Szwajcarią, i z Niemcami, i z Szwajcarią, Niemcami i Austrią, no to po prostu nie ma innej drogi. Trzeba jechać przez Austrię, nie ma innej drogi, Krzysiu. No dobra, to nawijaj dalej, bo przerwałem cię, a ty jeszcze masz długą wypowiedź przygotowaną. Nie mam przygotowanej, lecę z pamięci, choć jestem delikatnie mówiąc zmęczony, bo wyruszyliśmy wcześniej rano, wcześniej w nocy, bo to była jakaś tam 1:30, jak mój budzik zadzwonił, ale już byłem spakowany na Zicher i ruszyliśmy w trasę, bo wiedzieliśmy, że nas czekają przygody. Tą trasę zresztą można powiedzieć, że taki miałem malutki dzień świstaka, bo na dobrą sprawę troszkę dłuższą trasę, bo z Włoch robiłem dzień wcześniej i w niedzielę o 3:00 nad ranem zawitałem do domu po to, żeby o 1:30 praktycznie wyruszyć w tą samą trasę, tylko trochę krótszą. Ale to już tak by the way nawiasem mówiąc. No, pamiętajcie o tych winietkach, bo to jest podstawa. Tankowanie zalecam w Austrii, bo jest paliwo o 20 eurocentów tańsze. Najdrożej jest w Szwajcarii, bo tutaj
paliwo jest po około 2 franki za liter, więc sobie musicie to przekalkulować. Byliśmy przed chwilą na stadionie, tam będzie za chwilę się pojawiała pewnie w godzinach wieczornych fajna galeria z tego, co tam widzieliśmy. Ten stadion jest typowo piłkarski, te trybuny są bardzo blisko, że tak powiem, boiska i to będzie się wszystko dobrze niosło i będzie się dobrze konsumowało ten cały mecz. Praktycznie będzie na dotknięcie ręki. I też dobra akustyka jest. Piwerko na stadionie kosztuje 6 franków, jakiś burger, kiełbasa to jest 8-10 franków. Wracając do tej drogi, trzeba pamiętać też o internecie i o tutaj połączeniach. Warto sobie albo wykupić tutaj u jakiegoś operatora po prostu kartę SIM, albo wykupić pakiet internetowy, bo niestety nas strasznie tutaj to drogo wyjdzie, bo 1 megabajt to jest jakieś 35 ziko, a 1 megabajt to jest praktycznie nic, więc momentalnie jak nie zablokujemy tego, no to nam za chwilę się zablokuje telefon, bo będzie rachunek na poziomie 260 zł. Zresztą taką samą przygodę miałem. Co jeszcze z ciekawostek, trzeba uważać na fotoradary. Fotoradary w Szwajcarii są bardzo wyczulone i bardzo drogie i podobno wystarczy przekroczyć prędkość o 1 lub 2 km i będziemy mieli pamiątkę z wyjazdu na Śląsk. Ja już parę takich pamiątek mam i mi się też i czekam na pamiątkę też tutaj z Austrii, bo też mi coś tam mignęło na trasie. I to chyba tak generalizując tyle, wiem, że tutaj Krzysztof Rakowicz ma spisać to wszystko, wysłać linki też w artykuł ma być na Śląsknecie, żebyście się mogli z tym zapoznać, co zrobić, gdzie kupić online winietki, także taki poradnik kibicowski powinien się dziś albo jutro rano pojawić na naszym portalu. Dzięki, Paweł. Tutaj Marcin, który wcześniej zabierał głos, mieszkaniec Szwajcarii, podpowiada, że można jednak ominąć Austrię, jadąc na Stuttgart, przynajmniej tak interpretuje to, co napisał Marcin, ewentualnie Marcin skoryguj mnie, bo ciągle masz mikrofon, jeśli mówię coś źle. Dokładnie, możecie jechać na Stuttgart normalnie przez Niemcy, ze Stuttgartu odbijacie na południe, wjeżdżacie w Szwajcarię z północnej strony i później kierujecie się na St. Gallen, więc to jest alternatywna trasa jeszcze, żeby ominąć winiety austriackie, jak wam zależy. A która trasa, Marcin, jest lepsza? Bo pewnie masz jakieś porównanie, strzelam, że nieraz już jechałeś. Szwajcaria, Wrocław. Trasa przez Austrię jest na pewno wygodniejsza i jadąc do Zurychu zawsze wybieram trasę przez Austrię. I przez Austrię nie musicie kupować winiety, ponieważ odcinek ten, który jest między Niemcami a Szwajcarią, on jest wyjęty spod płatności na winietach. Ta informacja widnieje też na niemieckim ADAC. Oni wyłączyli ten odcinek z opłat, ponieważ chcieli jakby skierować cały ruch samochodowy i tranzyt z okolicznych miejscowości, bo ludzie zaczęli unikać właśnie tej opłaty za ten krótki odcinek i zaczęli jeździć moimi miejscowościami. Dlatego wyłączyli jakby opłaty na tym odcinku specjalnie, żeby cały tranzyt między Szwajcarią i Niemcami w tym trójkącie tutaj odbywał się przez ten odcinek autostrady i on jest jakby darmowy. Więc wpadacie de facto na autostradę w Austrii, jedziecie tam kilkadziesiąt kilometrów i wyjeżdżacie z jazdem na Diepoldau, bodajże tak to się nazywa, i ten odcinek jest darmowy. Tą informację możecie znaleźć na stronach ADAC. Jak dobrze poszukacie, to tam są instrukcje. Okej, czyli mamy kilka innych opcji jeszcze ewentualnie i też, Marcin, widziałem, napisałeś, że prepaid Yallo kosztuje 20-30 franków. Ten prepaid dostępny jest w punktach z elektroniką i GSM i rzeczywiście warto się wyposażyć, jeżeli ktoś się wybiera do Austrii na dłużej w takiego prepaida, do Szwajcarii, bo Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej, więc niestety tam jest trochę drożej. Jeżeli chcielibyście skorzystać z internetu bądź połączenia jakiegoś na przykład, to warto wziąć pod uwagę, albo nie wiem, można sobie jakiś pakiet wykupić, jeżeli wasi operatorzy dają wam taką możliwość, żeby wykupić sobie pakiet jakiegoś internetu,
który będzie działał właśnie poza Unią Europejską, to też warto sobie to wcześniej sprawdzić. Czy macie jeszcze jakieś wskazówki? Nie wiem, Paweł, Marcin, może Adam też, bo jeszcze jest tutaj z nami na żywo. Czy chcielibyście coś jeszcze dopowiedzieć, podpowiedzieć? Na co zwrócić uwagę? Przejściówki. Marcin Polański już dzisiaj pisał do mnie. Dzwoniliśmy, że chłopaki przejściówki nie mieli, więc musieli biegać za przejściówką. Są inne wtyczki, więc opatrzyć się trzeba. Telefony normalnie można ładować, większe sprzęty. Na te większe wtyczki nasze niestety nie wchodzą w gniazdo. No to z tą przejściówką udało nam się zakupić. Ona kosztowała jakieś chyba 12 franków, ale mieliśmy niezłą przygodę, bo się okazało, że ona jest zabezpieczona bezpiecznikiem i ten bezpiecznik nie funkcjonował, nie miał tego drucika cienkiego, więc musieliśmy go zwatować za pomocą spinacza. Ale wszystko działa, komputer uruchomiony, także już się montuje tutaj materiał, niespodzianka, bo jechaliśmy przez Bregencję, mieliśmy dwóch gości, pewnie jak śledzicie nasze sociale, to wiecie, o kim mówię. Tak jest, wcześniej też wspomniałem rozmowy z Tadeuszem Pawłowskim, Mirosławem Pękalą, także z dwoma byłymi piłkarzami Śląska, pojawią się na Śląsknecie, także warto wspierać nasze zrzutki, warto również być ewentualnie partnerem Śląsknetu podczas różnych wyjazdów, bo dzięki zrzutkom, dzięki partnerom możemy uczestniczyć w wyjazdowych meczach Śląska, tak naprawdę nie tylko meczach, bo jesteśmy w Szwajcarii już od poniedziałku, a mecz jest dopiero w środę i my od poniedziałku oczywiście nie jesteśmy tam na wakacjach, tylko tworzymy dla Was materiały, no i właśnie te dwa minimum już za chwilę pojawią się na stronie, a jak nas słuchacie z odtworzenia, to pewnie już sporo godzin temu te materiały wylądowały na Śląsknecie. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj pomogli nam zrozumieć, jaki mecz przed Śląskiem, z jakim rywalem, i pomogli nam też kibicom Śląska, tym, którzy się wybierają do Szwajcarii, przygotować do tej podróży do Szwajcarii. Myślę, że kilka cennych wskazówek tutaj było, a więc trasa, kwestia internetu, tego, że Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej, kwestia tych przejściówek do prądu ewentualnie, to sam się będę musiał jeszcze spróbować jakoś wyposażyć, bo ja dopiero w środę rano zawitam w Szwajcarii, także kilka cennych informacji. No i wiemy, St. Gallen, sporo indywidualności, klub, który lubi grać wysokim pressingiem, który jest dobry w ofensywie, gorszy w defensywie, i pytanie, czy Śląsk będzie w stanie to wykorzystać. Przekonamy się w środę o 20:30. Paweł, jakbyś mógł się wyciszyć, bo szelesty jakieś tam są, już Milkę pewnie otwierasz albo coś w tym stylu. To zaskoczę cię, robiłem kilka zdjęć, bo właśnie mamy piękny widok na zachód słońca tutaj. No, magiczna jest Szwajcaria, góry, jeziora, te jezioro Bodeńskie robi tutaj wrażenie. Co prawda nie jesteśmy na wakacjach, ale pojedziemy się, myślę, wykąpać tutaj w jezioru Bodeńskim i skorzystamy z tej możliwości, bo to byłby grzech. Ambrosiano jeszcze prosi o głos na zakończenie, to proszę, udzieliłem ci, Ambrosiano, głosu, nie wiem, czy się udało. Paweł, tylko wycisz się, jak możesz, bo tam cały czas coś pstrykasz. Ambrosiano, chcesz? Teraz słychać mnie? Dobra, tak. Już ogarnąłem. Dziękuję bardzo. Znaczy, chciałem tylko dodać, że czeka nas bardzo trudny mecz, bardzo ciężki mecz. Będziemy wierzyć w to, że uda się nam wynieść korzystny wynik z St. Gallen. Natomiast prawdą jest taka, że u nas będzie jednak ten atak dalej kuleje. Mamy Musiolika, trener Marek Giera go chciał, ok. Natomiast Junior Ayamba, którego ściągnęliśmy, który no niestety nie możemy na niego liczyć, no to jest tylko trzecia liga szwajcarska właśnie. Mówi się po cichu, że może wróci Patryk Klimala, co wątpię. Natomiast prawda jest taka, że no na chwilę obecną nie mamy bramkostrzelnego napastnika, a St. Gallen jest bardzo groźny w ofensywie. I dodatkowo, jeżeli ja mogę dodać, wszystko moje przemyślenie, natomiast absolutnie nie rozumiem transferu
juniora, gdyż mieliśmy w rezerwach Kubę Lutosańskiego, którego żeśmy po prostu odprawili. Czyli 19 bramek junior Rejamba, też 19 bramek w rezerwach. Dla mnie to jest ten sam poziom. A jeżeli chodzi o Klimale, no to teraz się wszyscy zaczynają zachwycać, że strzelił 3 bramki w jednym meczu. Mówię, czeka nas bardzo ciężki mecz, wierzymy, no i wszystko wyjaśni się wkrótce. Dziękuję. Dzięki bardzo za twój głos, Ambrosiano. To skłoniłeś mnie do tego, żeby jeszcze chwilę pogadać, jeszcze nie uciekli ludzie tutaj na żywo, którzy nas słuchają. Mamy nadzieję, że słuchacze nasi na YouTubie, SoundCloudzie, Spotify też jeszcze chwilę są z nami, no bo możemy w sumie chwilę poświęcić takie 5 minut, myślę, Adaś Śląskowi i możemy się zastanowić nad tym, jak Śląsk podejdzie do tego spotkania, w jakim składzie wystąpi, bo myślę, że kilka znaków zapytania jest. Co prawda Śląsk odpalił w drugiej połowie z Rygą, ale w pierwszej połowie był dramatyczny, to przecieraliśmy Adaś oczy ze zdumienia, prawda, bo komentowaliśmy razem ten mecz, to wyglądało tak, jakby tak było. Profesjonaliści, czyli Ryga, stanęła naprzeciwko amatorom, przynajmniej no, nie wiem, taka jest moja opinia, jak to wyglądało w pierwszej połowie. I my też poszliśmy na niedzielny mecz rezerw, Adaś, i tam kilka nazwisk się pojawiło. Sobotni mecz. Proszę? Sobotni mecz, ktoś chyba w piątek oszalał. To był sobotni mecz, tak jest, mecz rezerw z Górnikiem Polkowice, zwycięstwo 4-0, trzy bramki Patryka Klimali. No i tam kilku zawodników się zaprezentowało, myślę, że z dobrej strony. Arnau Ortiz, Tudor Baluta, myślę, że ciekawe zawody w ich wykonaniu. Ktoś jeszcze, na kogoś jeszcze zwróciłeś uwagę i właśnie, jakiego składu się spodziewasz w środę? No na pewno jeszcze z zawodników ofensywnych przykuł moją uwagę Michał Milewski, który również potrafi sam sobie wypracować okazję na zdobycie bramki, ale kiedy ją otrzyma, to też potrafi ją świetnie wykończyć i to była właśnie druga bramka, asysta autorstwa Tudora Balucy, który tak jak powiedziałeś zaprezentował się z dobrej strony, co prawda był to zespół Górnika Polkowice w trzeciej lidze grupy trzeciej, ale gdzieś trzeba zacząć się pokazać. Gdzieś trzeba odzyskać rytm meczowy i wydaje mi się, że Rumun może być takim piłkarzem, który się świetnie będzie uzupełniał w środku pola z Peterem Pokornym. Obaj są rosłymi piłkarzami, ale Słowak jest świetny w destrukcji, ale w wyprowadzaniu piłki już to nie jest cecha, która należy do jego najmocniejszych, a przeciwnie ta sytuacja występuje u Tudora Balucy, który pokazał się w tym meczu z dobrej strony pod względem kultury gry, rozgrywania piłki, dużo widział na boisku i właśnie kwintesencją tego jego meczu w pierwszej połowie była asysta do Michała Milewskiego. Michał Hetel zwrócił uwagę na pewno na Patryka Klimale, który to co miał praktycznie wszystko wykończył, chociaż miał jeszcze tę jedną sytuację właściwie chyba w końcówce meczu, kiedy głową w dogodnej sytuacji przestrzelił i piłka powędrowała nad poprzeczką. No i Arnau Ortiz, o którym też wspomniałeś, widać duży luz z piłką, wielką technikę użytkową, gracja w poruszaniu się, więc to też może być zawodnik, który również może grać na pozycji podwieszonego napastnika, takiej fałszywej dziewiątki. Nie wiem, czy wystąpi od pierwszej minuty, czy ewentualnie Jacek Magiera bierze pod uwagę, aby ten piłkarz zagrał w duecie z Sebastianem Musiolikiem. Mogliby się uzupełniać wzajemnie na placu gry, ale wcale nie muszą, więc tutaj już kwestia do szkoleniowca Wrocławia, jak to wszystko rozwiąże. Jeszcze w drugiej połowie zwróciliśmy uwagę, Adam, na jednego takiego ciekawego zawodnika, który tam, ja powiem szczerze, dla mnie wymiatał po prostu w tej drugiej połowie. To wyglądało jakby jakiś nadpiłkarz się pojawił na boisku. Wiesz, o kim mówię? No właśnie chyba nie. Znaczy mam jedno nazwisko w głowie, ale no, wolę nie mówić. To jakie? No nie, no wolę nie mówić. Możesz ty powiedz. Zobaczymy, czy okay. Podobnie nie, myślimy, no Jehoro, czy gdzieś myślami byłem gdzieś. Chodzi mi o Jehora Macenkę, bo okej, okay, no to dobrze. Bo z jaką no dużą pewnością siebie Jehor Macenko grał w tym spotkaniu, jak bardzo aktywny był i jak skuteczny, nie tylko w obronie, ale też jak kreatywny był w konstruowaniu akcji, to ja przecierałem oczy ze zdumienia.
Przypomnijmy, Maczenko w tym sezonie raczej niewidoczny ze względu na powrót, rekonwalescencję po złamaniu nogi, tym feralnym złamaniu nogi podczas meczu z Rakowem Częstochowa, kiedy wściekł się, kiedy mu coś nie wyszło, kopnął w słupek, dokończył to spotkanie, po czym okazało się, że ma złamaną nogę. No i tam były te zawirowania kontraktowe też, możecie o nich przeczytać na Śląsk.necie, zachęcam, jest rozmówka z Ihorem Maczenką, on tam szczerze mówi, co tam się działo, więc warto kliknąć, zobaczyć, przeczytać. No i Maczenko, kilka takich naprawdę włączeń się do akcji ofensywnych, bardzo, bardzo dobrze to wyglądało, uważam, że on jest gotowy, żeby wystąpić nawet już w pierwszym składzie w środę i ja tak bym chyba wytypował, nie wiem jak ty Adaś, żeby Maczenko zastąpił Szotę na lewej obronie, który no tam się czuje nieswojo po prostu na tej lewej obronie, to nie jest jego pozycja. Czyli podsumowując, krótko już kończąc, Adaś, jaki skład na Sankt Gallen według ciebie? No to co ciekawe, Ihor Maczenko właśnie wystąpił na pozycji środkowego obrońcy i tak samo jak ty, widziałbym go jako lewego defensora, no Serafin Szota nie radzi sobie tam najlepiej, bardzo duże problemy z wyprowadzaniem piłki, co u Maczenki wyglądało dużo, dużo lepiej już w rundzie wiosennej, więc na taką zmianę też bym postawił. No już typując cały skład, no to Rafał Leszczyński w bramce, na prawej obronie Mateusz Żukowski, w środku duet stoperów bułgarskich, kapitan Aleks Petkow i Simeon Petkow, na lewej Maczenko i jako defensywni pomocnicy, a właśnie ten jeden, taka typowa szóstka, Peter Pokorny, dalej Petr Szwarc i Marcin Cebula, który dał świetną zmianę i osobiście bardzo na niego czekałem w pierwszym składzie trójkolorowych. Na prawym skrzydle nie Piotr Samiec-Talar, a Arnał Ortiz, lewe skrzydło Matias Nauel-Lejwa i jako napastnik Sebastian Musiolik. Tak to widzę. To ja chyba się podpisuję, o ile dobrze zrozumiałem, to wiadomo, Leszczyński od prawej, właśnie kogo dałeś na prawej obronie? Zgadnij. Gerstensteina? A no widzisz, tak mnie słuchasz. No nie słuchaj. Mateusz Żukowski. Żukowskiego jednak? Okej. Okay. Tak, to tak, ja bym się zastanowił właśnie, Żukowski łamany na Gerstenstein? Znaczy ja bym powiedział, że w kontekście wszystkich młodzieżowców Śląska-Wrocław jest taki jeden widoczny mankament, że oni przegrywają dużo pojedynków jeden na jeden takich siłowych. No a tutaj grając na dynamicznych Szwajcarów na bokach boiska, no to jednak ta siła by się jednak przydała. Okej, to Żukowski łamany na Gerstenstein według mnie na prawej obronie, tak u mnie 50 na 50, wiadomo Petkow, Petrow, środek, na lewej Maczenko, defensywny Pokorny, obok niego Szwarc i no właśnie, kogo dać na ofensywnego do tego trójkąta? Kogo ja dałem, czy kogo ty kogo byś ja chciał bym dać? Aha, no i ja na twoim miejscu dałbym tak samo jak ja, czyli Cebulę. Cebula, no chyba jednak Cebula faktycznie dobrą zmianę dał z no, Uraz okay. Patryka Olsena też się odnowił, więc on tak, znów nie tak, będzie tak, do tak, dyspozycji. Tak, tak. A ani Rajczyk, ani Jezierski na razie nie dają tyle, ile byśmy chcieli. Okej, no to masz rację. Dzięki za podpowiedź, czyli Pokorny, Szwart, Cebula, środek, boki na pewno Nauel i właśnie też tak jak ty Ortiz. Piotrek Samiec-Talar, bardzo doceniam to, co zrobił w poprzednim sezonie, mega sezon. Duży postęp, ale w tym sezonie no jeszcze nie widzę tego zawodnika. Szuka formy po prostu z poprzedniego sezonu, więc Ortiz dla mnie na prawej stronie, bądź na lewej, bo on w tym meczu rezerw zagrał na lewej stronie. Widać, że on się dobrze czuje też, jeżeli chodzi o lewą nogę, więc to jest fajna alternatywa też ewentualnie dla zespołu, że Nauel może z Ortizem mogą się wymieniać, zamieniać się stronami. No i ja bym powiedział, że w kontekście Ortiza to dobrze sobie radził prawą nogą, bo on tam często schodził z lewej strony do środka, łamał z tą piłką, więc to jest dla mnie taki znak zapytania, jak on by się poruszał po tej prawej stronie, gdzie musiałby grać no, nie schodząc z piłką do środka, co było jego atutem w tym spotkaniu. Tak, no gra trochę jak na Well, nie? Czyli na lewej stronie to zawodnik. Dokładnie. Prawonożne, ale ja pamiętam z kilku akcji, że tą lewą nogą też operował i dobrze to wyglądało, więc to taka ciekawa alternatywa może być, że na Wales Ortizem mogą się wymieniać. No i z przodu Musiolik.
Nie mamy innej możliwości, chyba że chcielibyśmy zagrać fałszywym napastnikiem, ewentualnie, nie wiem, Cebula mogłoby być takim fałszywym napastnikiem, Nauel też mogłoby być takim fałszywym napastnikiem, czy trochę tak w stylu tej słynnej Hiszpanii sprzed kilku lat, kiedy Cesc Fabregas, prawda, był tym teoretycznie fałszywym napastnikiem. No ciekawy jestem, jak to... Myślałem o tym samym? To przerażające, kończymy już. Za dużo czasu tutaj razem spędziliśmy ze sobą. Bardzo, bardzo myślę, że ciekawi mnie, co zaplanuje trener Jacek Magiera, jaki jest plan na to, aby zagrać z FC Sankt Gallen. Zaproponujcie w komentarzach, jaki jest wasz skład, jak wy typujecie, kogo wy byście wystawili przeciwko Sankt Gallen. Fajne jest to, że pojawiają się nowe możliwości, prawda? Już nie mówimy o tej żelaznej jedenastce, mamy Ortiza do rotacji, mamy Cebulę do rotacji, do pierwszego składu ewentualnie, więc pojawiają się nowe nazwiska i ma z czego wybierać trener Magiera, jeżeli chodzi o różne pozycje. Czekamy, aż Junior Jamba dojdzie do zdrowia i myślę, że ta rywalizacja będzie jeszcze większa, bo jej ewidentnie z przodu na pozycji numer 9 brakuje. Napiszcie w komentarzach, jaki wy skład widzicie. Bardzo wam dziękujemy za to, że słuchaliście naszego podcastu, ale jeszcze ktoś chciałby zabrać głos, no to umożliwimy mu to, czemu nie. Wojciech, może na koniec jakieś podsumowanie, bądź jakieś spostrzeżenie od Wojciecha. Tak. Halo, mam nadzieję, że się słyszymy. Wybaczcie, że troszeczkę tak nie w temat, ale mam pytanie o Petera Chiraka. Jak wygląda jego sytuacja? Co się z nim dzieje? Bo też nie byłem cały czas aktywny, że tak powiem, w rozmowie dzisiejszej, a jestem ciekaw tego zawodnika. Simona Chiraka, tak? Simon Chirak, oczywiście. Szczerze nie wiem, co się z nim dzieje. Można się domyślać. Wydaje mi się, że jest normalnie zdrowy, bo był na ławce rezerwowych drugiej drużyny, no ale tam nie zagrał, bo ja dobrze pamiętam, to ani minuty, nie wszedł w ogóle na boisko, więc mam wrażenie, że chyba sportowo nie dojeżdża. Też mnie to zainteresowało, mówiąc szczerze, ale nie miałem czasu, żeby ten temat zgłębić. Może uda się jakoś na dniach czegoś dowiedzieć, jak będziemy w Szwajcarii. Nie wiem, może właśnie na przedmeczowej konferencji prasowej, bo we wtorek będzie przedmeczowa konferencja prasowa. O 17:15. Tak jest, będziemy ją transmitować oczywiście na YouTubie, także oglądajcie, śledźcie. To tam może uda zadać się to pytanie, jeżeli będzie na to przestrzeń. Wydaje mi się, że Śląsk będziemy jedynymi polskimi dziennikarzami, bo chyba tym razem klub nie zabiera żadnych dziennikarzy ze sobą. Do Rygi kilku dziennikarzy poleciało razem z zawodnikami, tym razem chyba takiej opcji nie było, więc strzelam, że nikt poza nami. Jeszcze się Bartek Wieczorek, jeszcze chyba Bartek Wieczorek. Tak? Aha. No tak mi się wydaje, że raczej on też wiernie za naszym klubem podąża, więc liczę jeszcze na Bartka, chociaż że będzie reprezentował TVP Sport. Okej, to nie wiem szczerze, tak tylko przypuszczam, znaczy, że... ja też nie wiem, ale mam nadzieję, że pojedzie. Okej. Oczywiście zawsze fajnie znajome twarze zobaczyć na wyjeździe, więc mamy nadzieję, że ktoś jeszcze przyjedzie i będziemy mogli się powymieniać opiniami, ale z tego co wiem, słyszałem, to chyba nikogo poza nami nie będzie. No ale zobaczymy. Jutro w sensie we wtorek dwie konferencje prasowe, obie będziemy transmitować na żywo na naszym YouTubie, także tam być może uda się zadać na tej konferencji to pytanie o Simona Chiraka, albo gdzieś tam poza konferencją ewentualnie podpytamy, jaki jest jego status, bo na ten moment to on nawet się w rezerwach nie łapie do wyjściowej jedenastki. Super, bardzo dziękuję i powodzenia. Dzięki bardzo, Wojtek, za pytanie na koniec. To jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom. Polecamy się, subskrybujcie nasze kanały na YouTubie, obserwujcie nas na Spotify, na SoundCloudzie, na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, na WhatsAppie. Mam nadzieję, że wymieniłem wszystko tam, gdzie jesteśmy.
No i cóż, życzę nam dobrego meczu w środę o 20:30. Oczywiście będziemy tam na stadionie, będziemy transmitować dla Was to spotkanie. Tradycyjnie pokażemy Wam, co będzie działo się na trybunach. Będziemy również komentować to spotkanie w formacie radiowym. Ja będę miał tę przyjemność, będę komentatorem tego meczu, również Krzysztof Rakowicz z naszej redakcji, także bądźcie z nami na Śląsk.net. Pozdrawiam serdecznie, nazywam się Krzysiek Banasik, jestem redaktorem naczelnym wspaniałego portalu Śląsk.net.com i dzisiaj też Adaś Mokrzycki był z nami, reprezentował Śląsk.net. Dzięki, Adaś. Dziękuję również i do usłyszenia. Dzięki jeszcze raz, Adam ze szwajcarskiej piłki, bo widzę, że dzielnie zostałeś do końca, także jeszcze raz wielkie dzięki za poświęcony czas. No, mówiłeś, że nie będziecie na meczu w St. Gallen, ale może do zobaczenia we Wrocławiu. Mam nadzieję, dziękuję za zaproszenie i trzymam kciuki za Śląsk. O, super, fajna deklaracja na koniec od fana Ligi Szwajcarskiej. Pozdrawiamy serdecznie, hej Śląsk. To jest Sektor Śląska. Sektor Śląska. Partnerem Śląsk.netu podczas dwumeczu Śląsk-Wrocław-Sankt Gallen jest firma Univertrans.